Cześć, to Andrzej. Dziś wam powiem, co naprawdę się dzieje na świecie. Dziś wyjaśnię. Fagatę, Nikitę Ebruna i wiele więcej. A co? To nawet wam nie będę gadał. Kocha wygrała z Nikitą. Wygrała to mało powiedziane. Ona ją rozjebała. I to z taką łatwością, że to się w głowie nie mieści. Nikita była niczym bezbrodne dziecko, któremu chcesz zabrać cukierka. Na tle pięknej i potężnej Margaret. Wielu osób negatywnie wypowiadało się na tej walce, że Kocha jest stara, do tego będę i ze sobie wszystkie kości obłami, a Nikita szybko wygra walkę. Gdzie wy teraz jesteście? Hejterzy. Według mnie to była super walka. Kocha może i stara, może i zapieczona, ale na dawnych transmisjach nieraz pokazała, że walkę uliczne z Jackiem opanowała do perfekcji. Zaś sama Nikola w poprzedniej walce, jak i w tej, nic nie pokazała. Bardzo dużo osób się zesrało i zaczęło pisać wnioski do prezydenta Polska, aby zakazał tego wydarzenia. Albo wyzywają mu sposób, czego ja totalnie nie rozumiem. Jak już mówiłem wam w walkę pani Gosi, to mówię wam, co ciekawego jeszcze działo się na tej gali. Zacznijmy od Neymana. Neyman, jak to Neyman, lubi przegrywać. Tym razem zrobił to dwukrotnie. Tak, ten chłop przegrał dwie walki na jednej gali. Pierwszy z Piotrem Lizakiem, a następnie z Adrianem Ciosem, który dostał kilka cepów na tył głowy i musieli go wynosić na noszach. Zaś sam Neyman został zdyskwalifikowany. Od czego będzie się odwoływać? Boru na 10. No kurwa. Pogratulować tym chłopu to mało. Gość porobił 10 chłopa i zgarnął puchar. Penis Zamęski na Daniela Omielańczuka. Penis podał się podczas zmiany w kategorii walki. Musiał na MMA. Przez to, że nie chciał zjeść butów. Z tego co informują media, ponoć miał dziurę w skarpecie i wstydził się walczyć dalej. Jak jesteśmy przy tym całym kład Ema, to Nikoli przed walką to się w główkę stało i najebana. Te trzeba pomówić magikara. Osłowanie bądź spanie z własną matką. Daniel, widziałam, że znalazłeś sobie dziewczynę spoko, ale mam nadzieję, że przestałeś w nocy skradać się matce do pokoju. Ty myślałeś, że ja śpię, a później ze ścianą słyszałam, kurwa, jakieś niewygodne mlaskanie. Nikitę do końca pojebało i zaczęła się chwytać brzytwy na miejscu Daniela. Ciekawy był szybki pozew o pomówienia, aby jechał z tą kurewką. Kolejna informacja. Mimo śluzu z pizdy, takim pomysłem pochwaliła się Amorant, była streamerka, obecnie gwiazda amerykańskiego Orewa Fantosa, na którym zarabia ore pieniądze. Już kilka lat temu w Katowicach powstało pierwsze piwo... Szczypki. Szczypki piwo? Kurwa, ja bym się nie chciał. Teraz ta sama firma będzie popusować, aby zrobić piwo dla tego szona. Co to już nie raz? To chwalimy się tym, że mają niezwykłą spiekałkę do interesu. Sprzedaje wodę z wadny za $30. W ogólnie to ja bym miał wyjebane. Gdyby tylko nie robiła tego, polska firma w środku mojego serduszka. Jest mi po prostu wstyd za nasz kraj. Następny już. Fakata uważa. Te życie jest niesprawiedliwe, bo jest za wadna. Pamiętacie, jak kilka dni temu było o niej głośno za możliwość składania fałszywych zeznań w prokuraturze. O co pochodziła się z Bartyngą, nazywając go dziadem śmierdzącym. Ale to, co teraz robiła, jest równie pojemne. Ale to zaraz, jak to jest, że Bozdel dostaje mega po dupie za to, że ponoć coś wiedział o stu, a Fagacie nic się nie dzieje. Przecież ona kurwa była z nim w związku. Sama mówiła, żeby wszystko powiedziała. Gdyby nie miała mowy, możecie teraz powiedzieć, że przecież Bozdel dostaje po dupie za to, że pisał zjebane wiadomości. Do młodych fanek, jeżeli ktoś jest debilem, to ja się dziwię, że tak ktoś uważa. Ale według mnie, to Bozdel bardzo się dobrze by bronił. Pierwsze, dziewczyna, z którą pisał, uszegła go w kwestii wieku. Mówiła, że ma 16 lat. Zaś sam Bowser miał w tamtym momencie lat 19. Mówiłem, że mam 16, bo się bałam powiedzieć, ile mam lat, bo się bałam, że ludzie dowiedzą się, że jestem kidusem. Po drugie, ona też używała z takiego samego języka w stosunku do niego i innych. Piszesz na przykład, żeby dawać dupy. Widzowie, to był ich wewnętrzny język i sami się na niego zgodzili. Tak samo jak czarni mówią do siebie Edo
i wszystko jest git. A jakbym biały tak powiedział, to nagle wielka afera. Wracają z fagaty. To tej wieprzowinie. Się ostatnio porządnie odkliju. I trzeba robić siebie wielką ofiarę. Ja pierdolę, ale życie jest niesprawiedliwe. Ja na przykład ciągle jestem smutna. Ale ja jestem zabawna, żeby się smucić. Imo. Dobrze, że wypisała to Imo. W ten sposób pokazała, że tylko ona jest na tyle zjebana, aby tak myśleć. Trzeba mieć nieźle nasrane pod kopułą, aby uważać, że jak się jest ładnym, to nie można być smutnym. Ale w sumie to po niej. Nie można oczekiwać jakichkolwiek pomyślunków. Jeszcze ona uważa, że jest ładna. Ta pierdule, gdzie to ładne? Tam oblupiona w jakimś plastikowym gównie i po milionie operacji. Zobaczcie, jak ta piękna fagata wygląda. Ty nie ma na sobie kilograma tapety. Ale laseczka, to nie? Z makijażem spetna. A bez sobie w ogóle strach podejść. Ta tempa pinna jeszcze sama sobie zadaje pytania na Instagramie i na nie odpowiada. Serio? Ktoś bez czapki by zadał takie pytanie? Nie, sądzę. Następny dniu. Kojarzycie Ebruna? Tego śmierdziela. Twitka. Mam nadzieję, że moje widzowie nie oglądają tego. Zabawiacze dzieci. I nie tylko moje widzowie. Bo niezwykle w szybkim tempie zaczą tracić widzownię. Jeszcze kilka miesięcy temu jego średnia widzów przekroczyła 10 tysięcy. Ale ledwo 6 teraz potrafił wycisnąć. Beka. Mam nadzieję, że ta gruba kluczka zniknie z Twitnicza. Ja ci naturalno. Kolejny news. Leśny dziad. Powiedział się, co dalej z Goat i co dalej będą coś razem robić z Buzelem. Ja nie widzę aktualnie możliwości i płaszczyzny, żebyśmy razem działali. Według mnie to jest zwykłe pierdolenie. Po zbudowaniu takiej nagorki na burdela nie może sobie pozwolić, aby dalej coś z nim tworzyć. Pomyślcie, jakby to ludzie odebrali i w ogóle. I jakby to chujowo się oglądało. Jakby Buzel miał siedzieć obok gościa, który rozjebał mu karierę. To bym miał taki dziwny klimat. Jeszcze ten chłop gada, że stracił do niego całkowite zaufanie. Ja nie mam kompletnie zaufania do Boxdela. Kompletnie. Jakby nie będę mówił dlaczego. Już sobie zachowam pewne rzeczy dla siebie. Może i stracił do niego zaufanie. Ale za to na pewno każdy stracił zaufanie. Do Bardęgi. Widząc, że nagrywa wszystko, co może. Nawet głupią rozmowę ze Stu i Zubiele. Gdzie jeszcze nic zbytnio nie było na rzeczy. Pomyślcie, co z nim gadacie. A już ciągnie w głowie. To, że on cały czas ma odpalony dyktafon. I jak powiecie coś, co nie powinniście mówić, to zaraz wam sobie bramę. I rozjebie karierę. Teraz już nikt nie będzie chciał z nim popasować. A co do Gotas, to chuj w dupę w ręce. Miał być zajebisty odcinek z Patusem. Co nawet zapowiadał. Co z filmem z Pasutem? Film z Pasutem tak naprawdę był najbardziej hardkorowy odcinek Goats. Tak jak zawsze musiałem dbać, żeby nie było żółtego dolara, to w odcinku z Pasutem musiałbym dbać, żeby nie było plus 18. A przez to, że rozjebał projekt, go nie będzie. Gratuluję mózgu, kretynie. Póki jesteśmy przy ręce, to ostatnio opowiedział o ciekawej sytuacji, która spotkała go z Natsu. Ja sobie stoję z Krzysztofem, rozparą. Nagle idzie Natsu, patrzy na mnie, podchodzi do mnie i co się kurwa śmiejesz, debilu? Tak ci kurwa wesoło? I zaczęła mnie wyzywać. Ja takie oczy, patrzę na Krzysia, on na mnie, mówię, co się stało? Co ja zrobiłem złego, nie? Okazało się, że Marcin z nią zerwał na tej imprezie i ona myślała, że jak ja na nią spojrzałem, to, że ja patrzę, żeby się z niej śmiać. Następna informacja. Kazma, popularny czeski Jupiter, rzucił z helikoptera $1 milion. Zaczęło się od konkursu, którym twórca przygotował zagadkę warto 22 miliony czeskich koron. Mimo zaangażowania tysięcy fanów, nikt nie zdołał jej rozwiązać. Wówczas to Kazma zanamował widzów. Zgodził się wyrzucić pieniądze ze śmigłowca. Kiedyś mi powtarzali, że pieniądze nie spadają z nieba, a jednak spadają. Tylko przechadz. Oczywiście, przy takiej okazji, wiele Julek z Twittera musiało napisać swoje zeżenia. Jak ich to boi dupa, że ktoś bogaty daje swoje pieniądze w sposób, jaki chce. $1 milion w banknotach jednodolarowych, rozjebanie hajsu do Alfejmu. Mógł za to wybudować jakiś bidon. Paryżańskie dzieci dają okejkę. Według mnie, jak ktoś ma kasę, to robi sobie, co z nim chce. Bez limitu. Zrobił to z jego. A kto nie ma, to ma ból dupy i pisze takie komentarze. Żegnam się z wami. Zostawcie subajta.